Komisję Polityki Społecznej? Jeszcze jedna uchwała w tej sprawie. W sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pajacki Północ. Proszę o przedstawienie. Ponieważ do komisji wpłynęło pismo z uwagami odnośnie braku zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, komisja zwróciła uwagę na aspekty, które zostały zgłoszone. Ponieważ już w tym momencie jako rada jest po terminie, żebyśmy słyszeli, natomiast możemy się odnieść do uwag mieszkańców. I tak też proponujemy uchwały, że popieramy uwagi mieszkańców w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pańskich Północ. I tak w paragrafie 1. Dobrze, nie czytaj, bo to nie jest. Faktycznie niewiele nam poda w tym momencie. Ja bym, proszę Państwa, ja bym proponował przeczytać, nie pali nam się aż tak bardzo, przeczytanie tego zajmie 3-4 minuty, posłuchajcie. Tak, ponieważ zaproponowaliśmy tutaj też zmiany w stosunku do tematów poruszonych na poprzedniej sesji. W paragrafie 1 zapis. Popiera się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pańskich Północ uwagi mieszkańców. Utrzymanie terenów zielonych w istniejących lokalizacjach ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 w obszarze ZP1 pas zieleni linią rozgraniczającą od obszaru MN poprowadzić w odległości 30 metrów od linii brzegu, czyli średnio 25 metrów od granicy planu. Ja przypomnę, tylko chodziło o ten pas zieleni wzdłuż rzeki. Paragraf 2. Popiera się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pańskich Północ uwagi mieszkańców. Wnioskujemy o usunięcie z planu z obszaru MN1 wydzielenia pasa drogowego oznaczonego KDW1 zakończonego rozrywem placem manewrowym. Teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną na obszarze MN1 oznaczony jako KDW1 znajdujący się na działkach prywatnych, do których dojazd obecnie jest wyznaczony sądownie. Znajduje się. Przepraszam, gdzie źle przeczytałem? Paragraf 3. Popiera się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pańskich Północ uwagi mieszkańców. Wnioskujemy o usunięcie z planu wydzielenia pasa drogowego oznaczonego KDW2. Teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną oznaczoną KDW2, znajdujący się na działkach prywatnych, nie powinien stanowić dojazdu do planowanej w sąsiedztwie, poza MPZP, Borek Pański Północ, zabudowy wielorodzinnej. Obszar zabudowy wielorodzinnej powinien mieć drogę lokalną łączącą obszar tej zabudowy z planowaną ulicą 8 Pułku Ułanów. Paragraf 4. Popiera się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pański Północ uwagi mieszkańców. Utrzymanie terenów zielonych pomiędzy ulicą Kościuszkowców i Niemcewicza w części północnej Parku Solwar. Paragraf 5. No może bez tego wstępu. Utrzymanie zabudowy miejskiej i charakteru budownictwa jednorodzinnego z zakazem budownictwa wielorodzinnego, szeregowego i wysokiego. Paragraf 6. Wnioskuje się zmianę klasyfikacji terenu przy ulicy Kościuszkowców z U4 na teren KUP, to znaczy wydzielonych miejsc postojowych przy ulicy Kościuszkowców KDL2. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwała podjęta z komisją. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja w tej kwestii chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Czy mogę? Proszę. Bo rozumiem, że Państwo składacie uwagi do planu Borek Pański Północ, prawda? Nie składamy. To jest uchwała, że... Nie. Zaraz, uwaga, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy ja dobrze czytam?
Proszę pana. Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Fański Północ. Czy ja dobrze to rozumiem, że chcecie składać uwagi do planu, który już, gdzie już minął termin składania tych uwag? Przewodniczący to wyjaśnił. To czemu ma służyć ta uchwała? Przepraszam bardzo. My popieramy stanowisko mieszkańców. Przepraszam, ale czemu ma służyć ta uchwała? To dla kogo ta uchwała jest? Przepraszam bardzo. Proszę mi wyjaśnić. Bo ja tego nie rozumiem. Czy może państwo radni rozumiecie? To jest uchwała. Jeżeli termin składania uwag... Proszę panie przewodniczący, termin uwag minął już 9 stycznia. W porządku. I teraz wy robicie uchwałę i chcecie robić uwagi. Przepraszam, czemu to ma służyć? A proszę państwa, jeśli chodzi o mój plan, ja was nie prosiłem, żebyście to robili. Zarząd złożył uwagę bez podjętej uchwały. Czy to się zgadza? Czy zarząd złożył uwagi do planu? Nie, zarząd... Przepraszam, ale państwo, czy radni wiecie, że zarząd złożył uwagę proszę do pana... Wiecie. I bez uchwały. Proszę, a teraz robicie uchwałę, do czego? Nie rozumiem. Pana, czemu ma służyć ta uchwała? Proszę wypowiedzieć swoje zdanie. Dziękuję. I na koniec. Chciałbym uzyskać odpowiedź, panie przewodniczący. Dziękuję. Ale zaraz, czy to jest odpowiedź? Bo ja chciałem wiedzieć, dlaczego jest ta uchwała robiona. Ku czemu on ma służyć? Proszę odpowiedź. Bo uwagi do planu już termin minął. Państwo robicie teraz uchwałę po terminie. To czemu ma służyć? Nie rozumiem. To jest uchwała intencyjna i proszę sobie tak to wytłumaczyć. No dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Mówi się, że na wniosek mieszkańców, na komisji mówiłem, że są pisma, trzy pisma, ja doszłem dotarłem do trzech pism, być może, że ich jest więcej. Tutaj jest 210 podpisów tych trzech pismach, 210. Przypominam, że żaden z nas radnych, którzy żeśmy tutaj są w Radzie, nie dostał więcej niż 100 głosów. Średnia tak mniej więcej 60 głosów jest na radnego. Tu jest 210 głosów naszych mieszkańców i oni twierdzą, że im jest potrzebny ten kiosk, że kupują tam w tym kiosku. Jest Biedronka, jest Market Point, ale kiosk jest dalej potrzebny. Ludzie idą do pracy, kupują. Jeśli nie będzie potrzebny, to po prostu padnie jak każda inicjatywa prywatna, która nie ma poparcia mieszkańców, czyli nikt tam nie będzie kupował. Ja sobie tutaj pozwoliłem napisać wotum separatum do tej uchwały i to dotyczy właśnie tylko i wyłącznie tego 6 punktu i piszę. W związku z tym, że do Rady zostały przesłane pisma, tutaj są numery tych pism, kto chce może sobie przeczytać, są tutaj te pisma. I tu są numery 501, 542, 598 z 210 podpisami mieszkańców sprzeciwiającymi się likwidacji pawilonu przy ulicy Kościuszkowców poprzez zmiany w paragrafie 6 klasyfikacji terenu z U4 na KUP na wiasie parking. Działając zgodnie z wolą wyborców mieszkańców. I teraz cytuję statut dzielnicy miasta Krakowa, punkt 4. Paragraf radny, paragraf 26, punkt 1. Radny reprezentuje wyborców. Ja nie mogę podjąć innej decyzji niż nasi mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy sobie życzą tam, żeby był pawilon handlowy, to ja nie mogę inaczej postąpić, tylko muszę ich reprezentować. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, gdybym ja postąpił inaczej. Jest każde inne działanie radnego będzie niezgodnie ze statutem. Zgodnie z powyższym składam wotum separatum do paragrafu 6 uchwały w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru LIPA, którego zmiana spowoduje likwidację kilku miejsc pracy, pożytku z dzierżawy terenu, podatku od nieruchomości, podatków PIT, VAT oraz ZUS dla firmy i pracowników oraz konieczność wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. I tyle ja bym miał w tym. Dziękuję. Jeszcze chciałbym zapytać pana przewodniczącego, czy wiadomo jest, pan, bo państwo pan chcecie robić... zabierał chcecie robić... Nie ma pan specjalnych uprawnień do zabierania jako głosu. Jako mieszkaniec wydaje mi się, że mogę zadać pytanie prawne zgodnie ze statutem, panie przewodniczący, ze statutem Rady. Z tego, co ja wiem, pan nie jest mieszkańcem naszej dzielnicy. Jestem mieszkańcem Krakowa i wolno mi być na każdej sesji, nawet jedynki, dwójki czy dziewiątki.
Panie Przewodniczący, ile będzie kosztowała zatoka i parkingi? Parkingi ja będę robił na swój koszt. Na swój koszt. Ile, proszę powiedzieć radnym, ile będzie kosztowała zatoka? To wszystko, co mam panu do powiedzenia. Nie mam informacji, ile to będzie kosztować. Sprawa jest w toku, uszacowana. To tyle. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.